Ludzie zwykle zaliczają płazy i gady do jednej grupy, ale filogenetycznie zwierzęta te są bardzo od siebie odległe. Różnice dzielące te dwie klasy są najbardziej widoczne w sposobach ich reprodukcji. Płazy rozmnażają się w zasadzie tak samo jak ryby, zarówno ich jaja są składane do wody, jak i larwy tam się rozwijają. Płazy europejskie po okresie hibernacji, gdzie samice i samce gromadzą się w odpowiednim zbiorniku wodnym, łączą się w pary. Samiec siedzi zwykle na samicy, silnie ją obejmując, tak zwany amplexus. Samica uwalnia wówczas powoli jaja do wody, gdzie zostają zapłodnione przez plemniki, również powoli uwalniane w płynie nasiennym przez samca. Zapłodnienie następuje więc poza ciałem samicy. Dymorfizm dotyczący drugorzędnych cech płciowych zwykle nie zaznacza się wyraźnie. Samice są na ogół mniejsze. W okresie hodowym na ich palcach występują duże modzele. Żaba. Pewna żaba była słaba, więc przychodzi do doktora i powiada, że jest chora. Doktor włożył okulary, bo już był cokolwiek stary. Potem ją dokładnie zbadał. No i wreszcie tak powiada. Wielką miłością żaba zapałała. Serce nie sługa, boćka pokochała. Żaby koleżanki mocno przestrzegają. Ptak to bardzo piękny, lecz mu nie ufają. Żaba nie słuchała. By zacząć rozmowę, podpływa do niego i unosi głowę. Czy zechcesz, bocianie, przyjąć zaproszenie na wspólne śniadanie? Odmówić zaproszenia przecież nie wypada. Machnął szybko dziobem i już żabę zjada. Często ten piękny patrzy w twoją stronę, aby cię zjeść, a nie wziąć za żonę.